Candy Lab, gra od wydawnictwa Funny Fox, bardzo dziękujemy. To jest francuskie wydawnictwo, oglądaliście niedawno od nich Dinner in Paris, że generalnie fajna gra o tym, jak jesteśmy restauratorami i układamy nasze ogródki restauracyjne, nasze budowle na rynku, że generalnie fajny produkt, ładnie wydany i mądry. A tutaj gra logiczna, gdzie wcielamy się w cukierników. Thomas Danede jest autorem. No i zaraz sobie zobaczymy. O tak, jeszcze od 8 roku życia, 2 do 4 graczy, około 15 minut zabawy i oglądamy. I to są nasze cukierki, takie batoniki. I tak, mamy karty rozkazów i karty słodyczy. Fajne jest to, moi drodzy, że one są w całości odlane. To nie jest tylko plastikowy element pusty w środku, tylko w całości odlany i to ma swoją wagę. I to z wyglądu też wygląda lepiej niż takie tylko plastikowe rurki. Ładne, ładnie zrobione. No i tu widzimy, ile to jest warte punktów i od razu widzimy akcję, którą to daje, bo tutaj te symbole na tych batonikach, czy tam cukierkach, jaki zwał, tak zwał, to są określone akcje, które one wywołują. To jest plus, minus i określone strzałeczki, tak? I tam jeszcze z kartami gdzieś odrzucenie kart było. O, tu odrzucenie kart. Tak to wygląda. Różne kolory, różne wartości, różne akcje. I karty. Karty zaraz obejrzymy. Ale najpierw jeszcze tył opakowania. Karta pomocy i tu mamy wyjaśnione po prostu te właśnie nasze symbole na batonikach. One tu są w instrukcji. Tych kart pomocy chyba 4 powinny być, tak. Złota karta dla chyba najlepszego, czy tam najszybszego. No i tu już typowe karty rozkazów. I co my tu mamy? Tu mamy chyba Jokera, tak, bo wszystkie 3 są. A tu już konkretne barwy widzimy, tak? Karty standardowe, stosunkowo śliskie w ręku, gładkie, trochę sztywne się wydają. Ale to dobrze, ja wolę takie sztywne karty niż te bardzo miękkie osobiście, bo te sztywne to dłużej wytrzymują, jak się dużo gra, to taka sztywna karta dłużej wytrzymuje. No widzimy całkiem porządnie mocno barwione, nie takie jakieś wyblakłe kolory. Generalnie te wydawnictwo w ogóle robi gry bardzo dobrej jakości. Widzieliśmy w tym Dinner in Paris, widzieliśmy generalnie, że i budowle były super zrobione, tak, i planszetki graczy, i to też jest wysokiej jakości. To widać przede wszystkim jedno, że po kartach mocno nasączone barwami, właśnie takie całkiem sztywne, grube, ale przede wszystkim po tych batonikach, że to nie jest plastik, znaczy nawet jak jest jakiś tworzywo, to może jest jakiś plastik odlany, ale to nie jest typowo rurka taka pusta w środku plastikowa, tylko w pełni odlane ze swoją wagą, z wypełnieniem w środku, że czuje się, jak ktoś to ma w ręku, że to jest ładna rzecz, że to nie jest taki badziew, tak powiem, tylko naprawdę odlana w całości, fajny komponent.
i tyle z otwarcia Candy Lab od Fanny Fox. Fanny Fox, wydawnictwo z Paryża. O ile mi się tak dobrze pamiętam, z Paryża oni byli. Dzięki.